Dlaczego warto się strzec poprawiania Pana Boga? Ewagriusz kontynuuje, zwracając się do mnichów, ale także do nas. Proszę was, niech nikt nie poprawia naszego Pana, mówiąc: to powinno nam się stać, a nie tamto się zdarzyć. I tu odwołuje się do księgi Izajasza. Kto bowiem poznał zamysł Pana i kto stał się jego doradcą, a także do księgi Hioba: w ciemności sądzi on, chmura zasłania go i nie widzi się go. Czy ja zdaję sobie z tego sprawę, dlaczego to Pan Bóg dopuszcza, a tamtego nie dopuszcza? I dobrą mamy reakcję, żeby się odnosić do Pana Boga, ale jednocześnie bardzo szybko stajemy się Jego sędziami. Tak naprawdę jest to pytanie, czemu ufamy?